Michał, wszyscy ostatnio mówią, że na siłowni trzeba podnosić duże ciężary. Ale co to w ogóle jest duży ciężar i jak go dobierać? Tak naprawdę wielkość ciężaru dla każdego będzie indywidualnie dobrana, bo będzie wynikała z jego indywidualnych predyspozycji i możliwości. Natomiast jak go dobierać? Jeżeli mamy na przykład serię, która składa się z 10-12 powtórzeń, to musimy tak dobrać ten ciężar, żeby ostatnie powtórzenie przychodziło nam z dużym trudem do wykonania. I będzie to tak zwana seria stymulująca, bo my zbliżamy się do tak zwanego upadku mięśniowego. I właśnie w taki sposób powinniśmy dobierać ciężary, żeby wykonując daną serię zbliżać się do załamania ruchu, czyli do niemożliwości wykonania kolejnego powtórzenia więcej. To jest duży ciężar. A zwiększamy go w momencie, kiedy to ostatnie powtórzenie przychodzi nam już z dużą łatwością. To jest sygnał dla nas, że powinniśmy założyć na sztangę trochę więcej kilogramów. Okej, okay, czyli jak dzisiaj robiłam przysiady na 100 kilo na 12 powtórzeń i 12 było lekkie, to znaczy, że na kolejnym treningu powinnam dołożyć 5 kilo. Bardzo dobrze zrozumiałaś.